Witam serdecznie. Jak już wiecie, Code Week już przed nami, 15.10.2019 edycja już. Słuchajcie, i tutaj zacząłem robić taki specjalny mini automat retro. Znaczy, to będzie jedna gra zaprogramowana na AVR-ze Atmega 164P. Będziemy ją dzisiaj programować o godzinie, dajmy na to, 19:20 będzie wydarzenie. A ja się biorę w tej chwili, bo tu jeszcze tak stabilizatorek 3,3V trzeba wstawić. Tu mam starą płytkę właśnie od tej gry, to Boulder Dash. To został, joystick został wyjęty z jakiejś aparatury do zdolnego sterowania. Przełączniki pasują, także będziemy sobie dzisiaj to, ja to spróbuję zmontować, tak żeby było można już zacząć cokolwiek tutaj programować, co nie? No, muszę tutaj jeszcze powstawiać te switche, one będą większe, to będzie wszystko na takiej płyteczce. Oczywiście Atmega 164 AVR 164P, przejściówkę wstawiłem już wstawiłem przejściówkę, ona będzie sobie tutaj w środku zamontowana, zrobimy do tego obudowę. Wykorzystamy, słuchajcie, taki stary monitor na 12V. A tylko z tego powodu, że już ma głośniki w sobie, ma wzmacniacz i ma regulację wzmocnienia. I zrobimy taką małą. Zaraz momencik, niech to sobie się włączy, bo sprawdzam, czy się włącza. O, ale mi się włącza właśnie. Słuchajcie, dziwna sprawa. Przy włączeniu input włącza mi się alarm. Zaraz zacznie wyjść, muszę wziąć, kurde, rozkodować moment. Normalnie cyrk. Jest taki motyw, że wyłączam zasilanie monitora i słuchajcie, jeśli matryca nie jest w stronę czujników, jest ok, nie? Matrycę przekręcę w stronę czujników, no teraz już nie, ale włączam monitor. Pyk! Włączył się alarm. I to nawet kilka razy pika. Słuchajcie, i tak jest włączony moment, muszę rozkodować. Tego jeszcze nie grali, słuchajcie. Żeby było wiadomo, że to na pewno od tego monitora, no to podłączam zasilanie. I patrzcie. Pyk. Wyłączam zasilanie. I muszę iść rozkodować, bo będzie był. Dobra, to taka ciekawostka, nie wiadomo skąd. Co będzie nam potrzebne? USB, ASP, oczywiście programatorek. Ja mam taki podstawowy, o, bardzo fajny. Tak jak mówiłem, wyciągnięty joy. Płytka. W sumie można byłoby wszystko złożyć tu, w SMD. Ponieważ to jest tak, układ składający się z 6 rezystorów, w sumie z 8, bo tutaj jeszcze są dwa do synchronizacji pionowej i poziomej VGA. Na krzyż zrobione, bo źle była wydrukowana płytka, to mało ważne. Słuchajcie, zamontuję to wszystko tu. Zamontujemy takie switche, takie, one są dosyć solidne, takie, żeby było można to sobie później dorobić, wydrukować przedłużki. Zaprogramujemy Atmegę, ale to zaprogramujemy na live'ie. Jeśli są chętni, wszystkie informacje do tego projektu też zamieszczę, ale na dole pod filmem mam link do strony koduj.gov.pl. No i co? No cóż, płytka jak płytka, Atmegę już wcześniej zaadoptowałem, zrobiłem ją na przejściówce. I teraz tak się zaczynam pokusić, może, że zrobię wszystko na tej płytce.
tak jak mówiłem, 6 rezystorków do 8 do VGA, do tego jest 8 bitów wyjście audio i trzeba 8 rezystorków sumujących i 8 rezystorków dopasowujących impedancję wyjścia każdego gniazdka za VR-em, nie? Czyli 16, 8, 24 rezystory. Tutaj jest jeden rezystor. Do czego idzie? Do resetu. Podciągnięty jest reset. Tutaj na sam dole będzie reset. Podciągnięty. Kwarc 20. Do kwarca można by było tutaj gdzieś zaadoptować do pinów. Od tej strony nawet. Się przewiercić tutaj delikatnie cieniutkim wiertełkiem i 20 wstawić kwarca. Dwa kondensatorki do odfiltrowania kwarca. Ale chyba jednak zostanę przy tej wersji płytki, ponieważ tutaj wejdzie, tylko tutaj musimy zrobić tulejki i długie wkręty. Wszystko mi tu wejdzie i to będzie wszystko w jednej obudowie. Obudowa retro arcade w następnych odcinkach. Składam to, musimy poskładać w ten sposób, a gniazdko zasilania, wyjście audio, bo tam mam wejście w monitorze na małego jacka. To od razu sobie o taką zaadoptujemy kawałek kabelka i pewnie, prawdopodobnie, żeby to rozpiąć, to tak, wyprowadzimy 5 V z monitora i tutaj zrobimy sobie złączkę z tej strony, audio z tamtej strony, żeby było można sobie odpiąć całkowicie tą grę. Będziemy dzisiaj się motać, słuchajcie, z programowaniem. Oprócz tego w następnym odcinku programujemy 4 te prezenty, które będą wysłane dla widzów kanału, nie? 4 programujemy, o, 4 lampeczki, że tak powiem, RGB. Ale to w następnym, właśnie w ramach Code Week też. Kolejny projekt. Komunikacja przez USB z komputera. Następny projekt. Dobra, pozdrawiam. Łapeczki do góry. Się nie obrażajcie na te reklamy, bo te reklamy są patronatem jest Ministerstwo Cyfryzacji tego projektu Code Week. Pozdrawiam.